Dzisiaj mamy do omówienia w pewnym sensie ostatnią parę, tak się złożyło, z tych filarów polskości, które zaplanowaliśmy na ten cykl, ostatnią, bo pierwotnie miał to być Jan Paweł II i prymas kardynał Wyszyński, ale ze względu na wcześniejszą kanonizację przestawiliśmy tę kolejność, a zatem Żegnamy się z filarami polskości parą może nieoczekiwaną, jak nie jedna może z tych, które pozwoliłem sobie zestawić, a mianowicie znów poeta i polityk. Czy ten poeta i ten polityk mają ze sobą aż tak wiele wspólnego? Stanisław Wyspiański i Roman Dmowski. Pierwszy, mało dyskusyjny, lubiany, a nawet wielbiony przez wielu, przez większość, dzisiaj może stopniowo niestety zapominany. Mówię oczywiście o Stanisławie Wyspiańskim, ale nie budzący przecież większych kontrowersji współcześnie jako, jeśli można tak powiedzieć, jeszcze jeden z wierzchów polskich. I Roman Dmowski, polityk, który ogniskuje namiętne spory, podobnie jak jego wielki antagonista Józef Piłsudski, a może nawet w jeszcze większym stopniu te spory przyciąga, służąc często za, można powiedzieć, okazowego chłopca dobicia w rozmaitych lekcjach historii. Na pewno nie tak chciałbym go tutaj potraktować. To, co łączy te dwie postaci od razu, można tak powiedzieć, to oczywiście czas urodzenia. Stanisław Wyspiański urodził się w roku 1869, w styczniu. Cztery i pół... Roku wcześniej, w roku 1864, w sierpniu, urodził się Roman Dmowski, a więc są dziećmi w pewnym sensie jednego pokolenia, między nimi w połowie urodził się Józef Piłsudski, w połowie tego dystansu czasowego też należy do tego pokolenia, jak wielu innych wybitnych twórców polityki, choć wybitniejszych od Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego na pewno w tym pokoleniu nie było, i wielu także wybitnych twórców kultury z tego przecież pokolenia mniej więcej wychodziło i Stefan Żeromski, i Władysław Rejmont, kilka lat młodszy można by ciąg tych nazwisk wymieniać znacznie dłużej. To było to pokolenie, które bezpośrednio przygotowywało swoim czynem, swoją myślą, swoją pracą intelektualną, duchową niepodległość i które w większości tej niepodległości doczekało. Nie doczekał Stanisław Wyspiański, jak państwo wiecie. Kiedy zastanawiałem się nad tym, co wydobyć z przebogatych, różnych bardzo życiorysów i zestawu niezwykłych dokonań tych dwóch Polaków, oczywiście stałem przed problemem bogactwa wyboru. To, co wydaje mi się najważniejsze, to właśnie wybór, jakiego oni dokonali. I tę wspólnotę wyboru chciałem Państwu przede wszystkim pokazać, ponieważ jest to wybór dla nas wciąż ważny, zobowiązujący, aktualny. Niezależnie od całego szeregu innych, drobniejszych, moim zdaniem, mniej ważnych, choć wartych oczywiście przemyślenia, kwestii, które z ich dziedzictwem wiążą się. Stanisław Wyspiański, bo od niego zacznę choć jest młodszy. Przypomnę, urodził się w roku 1869 w Krakowie i był z Krakowem zrośnięty jak może żaden twórca w historii polski. Z najrozmaitszymi ulicami małego przecież Krakowa, kiedy rodził się. Stanisław Wyspiański Kraków liczył poniżej 50 tysięcy mieszkańców od półtusk Ciechanów, prawda, w dzisiejszej skali. Warszawa wtedy liczyła ponad 270 tysięcy, błyskawicznie się rozwijała, szybciej od Krakowa. Chodzi Kraków wchodził w okres rozwoju, ale był miastem no, małym, prowincjonalnym, nawet w zestawieniu z 2,5 raza większym lwowym, nie mówiąc właśnie o, o dużej Warszawie. I w momencie, kiedy rodził się wyspiański, Kraków był miastem, Bezdyskusyjnie peryferyjnym, można tak powiedzieć. Było to miasto dla polskości także peryferyjnym. Było to miasto, w którym tliła się wielka historia, w którym odżywała dyskusja wokół tej historii przede wszystkim dzięki Stańczykom, krakowskiej szkole historycznej, która postanowiła przenicować tę historię w sposób, który podobał się zaborcom, bo winą za rozbiory, za niepowodzenia gotów był obarczać. Werdykt krakowskich Stańczyków, przede wszystkim samych Polaków, częściowo nie bez racji, częściowo jednakże posuwając się w tym oskarżeniu stanowczo za daleko. Ale spory ożyły dzięki Stańczykom, to na pewno. I drugim elementem, który powodował, że ta historia, wielka historia w mury krakowskie wpisana, nie zagasła jednak, ale tliła się i gotowa była rozgorzeć na nowo żywym. Pobudzającym wyobraźnię i serca ogniem, była twórczość inspirowanego częściowo przez Stańczyków, ale przede wszystkim na własny rachunek gotowego przemyśleć dzieje Polski Jana Matejki. I, I właściwie można by słuszny zarzut mnie tutaj postawić wśród wielu innych zarzutów, związanych z doborem postaci do tych filarów polskości, że nie ma wśród nich matejki powinien być, oczywiście powinien być jego rola w kształtowaniu polskiej świadomości końca XIX i w wieku XX jest trudna do przecenienia i jest nie do zastąpienia. Niech więc chociaż przypomnienie jego ucznia, najukochańszego, jakim był właśnie Stanisław Wyspiański, wynagrodzi ten brak. Otóż właśnie można tak powiedzieć, w cieniu Matejki i Stańczyków dorastał mały wyspiański, bo chociaż jego rodzina nie należała do szczęśliwych, matka zmarła, kiedy mały Staś miał ledwie 8 lat. Ojciec, dobry rzeźbiarz, fotografik, był alkoholikiem, nie opiekował się w sposób właściwy dzieckiem. I dlatego Staś musiał być wzięty pod opiekę przez swoich wujostwa. Pod troskliwą opiekę, i właśnie w domu swoich wujostwa, gdzie dorastał jako chłopiec, mógł spotykać się i z Józefem Szujskim, no oczywiście z perspektywy chłopca i widzieć Jana Matejkę, ale przede wszystkim dorastał w tej atmosferze, którą dawały, mury Krakowa, którą dawało obcowanie wrażliwego na piękno i wrażliwego na dzieje, na wielkość tych dziejów młodego chłopca. Chłopca utalentowanego jak może żaden z twórców w historii Polski, bo przecież był Stanisław Wyspiański jednym z najwspanialszych malarzy, jakich nasza sztuka wydała i nie tylko malarzy, scenografów, ludzi pędzla, najwybitniejszych jakich Polska sztuka dała nie Polsce tylko, ale światu. I był także przecież człowiekiem pióra. Był genialnym, jak Państwo wiecie, dramatopisarzem, dobrym poetą, ale przede wszystkim właśnie w swoich dramatach i rapsodach stworzył dzieła, które ożywiły wyobraźnię, ożywiły ducha polskiego i ducha polskiej kultury na nowy sposób rozpaliły. Wyspiański, przypomnę, najkrócej, <coughs> przepraszam, skończył gimnazjum świętej Anny. Dzisiaj zwane nowodworkiem, liceum imienia Bartłomieja Nowodworskiego, jedno z najstarszych w Polsce liczące dzisiaj ponad 400 lat tradycji, i wtedy najstarsze i najważniejsze w Krakowie i który na ukończenie właściwie przed ukończeniem jeszcze we wcześniejszej klasie, przepraszam, bo chodził do klasy razem ze Stanisławem Estreicherem między innymi i Józem Mehoferem I z jeszcze jednym kolegą, kolegą poszli na Wawel do Katedry Wawelskiej, zakradli się do wieży z dzwonem zygmuntowskim i rozhuśtali tam. Udało im się we czterech rozhuśtać ten dzwon, co wywołało oczywiście wielką awanturę wezwani do kardynała Puzyny tłumaczyli się, że chcieli choć raz dla siebie zagrać tym dzwonem. Nie wiedział kardynał Puzyna, który im łaskawie wybaczył, przepraszam, to był jeszcze kardynał Dunajewski, najmocniej przepraszam, właśnie no jeszcze gotów do, do właśnie żartobliwego traktowania tego rodzaju żartów, nie wiedział, że ledwie dwadzieścia parę lat później ten dzwon Zygmunta zagra dla Stanisława Wyspiańskiego, bo jego życie miało być niezwykle krótkie, trwało tylko 30, niespełna 38 lat. I w ciągu tych 20 lat między maturą a śmiercią stworzył Wyspiański tyle, ile może żaden inny polski twórca. Wydaje się wprost nie do ogarnięcia jego dorobek. Ilość jego rysunków, akwarel, obrazów, scenografii, Kartonów, na podstawie których zostały dokonane, no można powiedzieć, zasadnicze dla oblicza Krakowa, dla oblicza historycznego Krakowa. Malunki najpierw w Kościele Najświętszej Marii Panny, czyli w Bazylice Mariackiej na rynku, pod kierunkiem mistrza Jana Matejki, a potem w Kościele, który stał się w pewnym sensie dziełem, na nowo dziełem wyspiańskiego. W XIII wiecznym kościele ojców franciszkanów, który po pożarze w 1850 roku wymagał właściwie odtworzenia na nowo, i to wyspiański nadał mu ten kształt, który uczynił z kościoła franciszkanów jeden z najwspanialszych zabytków i jednocześnie jedno z najwspanialszych dzieł polskiej kultury. Dzięki polichromiom i dzięki witrażom, każdy z Państwa, kto był w Krakowie, wie jak odwróci się, wychodząc z kościoła i spojrzy w oblicze Boga Ojca, przedstawiające twarz w istocie Ojca Stanisława Wyspiańskiego. Stań się, taki jest tytuł tego wstrząsającego witrażu. Albo kto spojrzy nawet na wprost za ołtarz i zobaczy te przepiękne witraże błogosławionej Salomei, świętego Franciszka ten wie o jakiej sile wyrazu można tutaj mówić, sile zaklętej geniuszem Wyspiańskiego. Ale to też może nawet wyjątkowo dobrze świadczy o Krakowie tamtego czasu. Wyspiański i słusznie skarżył się i w swoich listach, i w kilku swoich wierszach na złych ludzi, którzy Kraków zamieszkują i którzy w odróżnieniu od tych wspaniałych murów zaklętej w nich tradycji, uczyli bardzo samemu Stanisławowi Wyspiańskiemu, ale pomyślmy, że ten dwudziestoparoletni człowiek, młody człowiek otrzymał najważniejsze zadania, właściwie architektoniczne, w swoim mieście. Czy dzisiaj tak by było z młodymi ludźmi utalentowanymi, czy otrzymaliby najważniejsze zadania do przetwarzania Warszawy, Krakowa? Może nie było aż tak źle z tym Krakowem ówczesnym, ale Wyspiański te szansę, jaką. Dała mu opieka, Jana Matejki potrafił znakomicie wykorzystać. Rozpoczął po maturze studia, w szkole sztuk pięknych, to nie była jeszcze akademia sztuk pięknych, stała się nią dopiero właśnie w okresie późniejszym, ale to w czasach wyspiańskiego i przez wyspiańskiego nabierze ona tego wielkiego blasku, przyciągając za nim kolejnych. Wspaniałych twórców z całej Polski. Nie będę o nich mówił, nie ma czasu tutaj na przedstawienie. Zresztą trudno jest mówić o obrazach, nie, nie, nie mając możliwości ich pokazywania. Bardzo zachęcam do wracania do tej cudownej twórczości, do przyjazdu do Krakowa, do Muzeum Wyspiańskiego na Placu Szczepańskim, na rogu Placu Szczepańskiego i ulicy Szczepańskiej. Chyba na tym, jakby tę część, nazwijmy to artystyczną, zakończę, niestety. Natomiast powiem tylko o tym wyborze, który dokonywał się właśnie w latach po studiach pod kierunkiem Jana Matejki, kiedy dzięki stypendium mistrza mógł Stanisław Wyspiański jeździć na zachód. Czterokrotnie odwiedził Paryż, zjechał północne Włochy, Niemcy, Szwajcarię. Pracował w pracowni, wynajął po prostu pracownię Gogena, spotykał najwspanialszych malarzy, francuskich tego czasu i mógł stać się jednym z nich. Mógł stać się, mógł wybrać tę drogę, jaką wybrało kilku innych, wielkich malarzy polskich tego czasu, starszy od niego Władysław Ślewiński, być może najwybitniejszy polski malarz, choć mało znany w Polsce. Który stał się, no, de facto przedstawicielem wielkiej fali francuskiego malarstwa te, przełomu wieku XIX i XX, albo Tadeusz Tade Makowski później, prawda? Niejeden z polskich wielkich malarzy stanie się mieszkańcem francuskiej, paryskiej kolonii artystycznej. To była bardzo silna pokusa, czy? Nie należy tego traktować w kategoriach dobra i zła, więc słowo pokusa nie jest może tutaj właściwe, ale w każdym razie była to możliwość wybierana przez niejednego z polskich twórców, który mógł używać medium uniwersalnego, jakim jest język sztuki, bo malarz może malować w sposób dostępny dla każdego. Ale wyspiański w Paryżu poznał także smak teatru. Docenił, co może teatr z jego maksymalnymi możliwościami, jakie wtedy, w końcu XIX wieku, Paryż przed nim, paryskie teatry przed nim roztaczały. Widział Sara Bernard na scenie. <laughs> Widział także oczywiście Helenę Modrzejewską w Krakowie. Później miała grać w jego także dramatach. I to poczucie, że teatr jest drugim jego medium i że przez to medium chce rozgrywać nie dramat uniwersalny, ale dramat uniwersalny, którego główną sceną jest Polska, którego centrum jest Kraków. Stał się powodem decyzji, którą podejmuje świadomie, jako człowiek blisko już trzydziestoletni. Przestaje się wahać, wybiera Kraków. Ten mały, zapyziały Kraków. Nie było w nim jeszcze tego cudu, który stanie się chwilę później, kiedy wiemy wszyscy, Kraków stanie się stolicą kulturalną Polski, promieniującą aż po dzień dzisiejszy cudownymi dziełami, które rozpoczyna Wyspiański, prawda, ale które trwają aż no, niemal do początku I wojny światowej ten cud Krakowa jako stolicy artystycznej, kulturalnej, duchowej Polski będzie trwał. Ale kiedy Wyspiański tego wyboru dokonywał, nie było jeszcze tego Krakowa. Nie było po prostu takiego wybuchu, takiej erupcji geniuszu związanego polskością w Krakowie. Zapoczątkował go Wyspiański I te listy, które wysyła wtedy do Mechofera w roku 1896, 7, wyrażające tę rosterkę, Dalej szukać inspiracji na Zachodzie, w Paryżu, może w Bayreuth u Wagnera, czy zostać w Polsce, w Krakowie. Te listy pokazują dramatyzm i znaczenie tego wyboru. Wyspiański jako artysta wybrał Polskę. I to był wybór. To nie była wypadkowa, jakaś zdeterminowana przez losy, przez jakąś nieuchronność. To był świadomy wybór człowieka, od którego, jak się okazało, tak wiele zależało. Bo właśnie Wyspiański, później kolejnymi premierami, przypomnijmy, Warszawianka, potem będzie to to, co najważniejsze, to, co żyje po dzień dzisiejszy w naszych umysłach, sercach, co tak wielu potrafi cytować całymi stronicami. Wesele, oczywiście, to, które przeżył w listopadzie roku 1900 roku u swojego przyjaciela Lucjana Rydla w Bronowicach krakowskich, i co ledwie kilka miesięcy później pokazał już na scenie krakowskiego Teatru Miejskiego pod dyrekcją Tadeusza Kotarbińskiego. 16 marca 1901 roku odbyła się premiera wesela, ledwie kilka miesięcy po samym weselu. I po tym weselu na scenie Krakowskiego Teatru nic już w polskim teatrze, w polskiej sztuce można nawet tak powiedzieć, a nawet więcej, w Polsce, nic już nie było takie samo. Coś się zmieniło, coś ważnego dodał Stanisław Wyspiański, coś co poruszyło wyobraźnię nie tylko tych widzów kilkudziesięciu przedstawień, bo taka absolutnie rekordowa dla Krakowskiego Teatru liczba odbyła się po premierze wesela w kolejnych dwóch latach, ale tych, którzy usłyszeli o weselu i przeczytali pierwsze jego wydania z 1901-1902 roku, to właśnie było, jeśli można tak powiedzieć, rzucenie czaru na kolejne pokolenie to dorastające do walki o Polskę czaru, który odtwarzał siłę czaru wielkiej romantycznej poezji, którą Żywił się polski wiek XIX. Ale potem przyszła premiera, która nie przyniosła powodzenia wyspiańskiemu, a która okazała się tak ważna i która potem będzie niosła Polskę nie mniej niż wesele. To oczywiście wyzwolenie bardziej rewolucyjne w sensie scenograficznym, wystawienia trudniejsze może nawet intelektualnie ale to dzieło, które jeszcze, może nawet ambitniej niż wesele, pokazywało Polskę jako obowiązek. Inaczej niż Norwid, który pierwszy użył tego właśnie określenia, ale w sposób łączący pojęcie pracy z pojęciem walki. Połączenie tych dwóch zdawałoby się rozłącznych kłócących się ze sobą elementów, jednym obowiązkiem narodowym, odzywa się najmocniej może w monologu Konrada z wyzwolenia. I żeby przejść do drugiego bohatera naszego dzisiejszego spotkania, pozwolę sobie zacytować jeden króciutki fragment z Wesela, drugi z Wyzwolenia. Aby się nie pomylić, sięgnę jednak do kartki, proszę mi wybaczyć. <laughs> Przypomnijmy najpierw słowa Pana Młodego, do których często wracam, słowa Pana Młodego z Wesela, oczywiście, jako fenomenalnej, niestety wciąż aktualnej ilustracji stanu naszego ducha i stanu tego zniewolenia, które odnawiają kolejni rządcy Polski. Sen, muzyka, granie, bajka, spać, bo życie zbyt zawiłe. Trzeba mieć ogromną siłę, siłę jakąś tytaniczną, żeby być czymś na tej wadze, gdzie się wszystko niańczy w bladze. Sen, muzyka, granie, bajka, to już tak po uszy sięga: los, fatyga, czas, mitręga. To granie, bajka, ten sen, którym spowijają nas. Kolejni twórcy propagandy sukcesu, która jest jednocześnie propagandą niemożności. Nic nie możecie zmienić w swoim losie, Polacy. Słuchajcie tego grania, kręconego korbą kolejnych katareniarzy. I śpijcie. Słyszymy to wezwanie i to poczucie zniechęcenia w sobie, wokół siebie jeśli nie w sobie widzimy tak często to poczucie, że trzeba mieć jakąś siłę tytaniczną taką której nie mamy prawda żeby być czymś na tej wadze na tej wadze gdzie się wszystko niańczy w bladze prawda? gdzie wszystko jest spowite kłamstwem jak przebić się przez tą skorupę kłamstwa i zniechęcenia o tym jest wesele przede wszystkim wezwaniem do tego żeby odnaleźć w sobie tę siłę i tę odpowiedź daje dopiero konrad w wyzwoleniu przypomnę te Piękne słowa. Bożego Narodzenia ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapom zapomnienia niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Niech się Królestwo stanie, nie krzyża, lecz zbawienia. Odaj nam Jezu, Panie, Twą Polskę objawienia. O Boże Wielki, Ty nie znasz nas, Polaków, Ty nie wiesz, czym być może straż Polska u Twych znaków. Nie ścierpie już niedoli ani niewolnej nędzy. Sam sięgnę lepszej doli i łeb przygniotę jędzy. Zwyciężę na tej ziemi. Z ziemi tej państwo wskrzeszę, synami my twojemi błogosław czyn i rzeszę. Te słowa, słowa, które przecież pokolenia Polaków powtarzały i niektórzy powtarzają do dnia dzisiejszego, warto uświadomić sobie, napisane zostały w roku 1902 i nie jest wykluczone, że wpłynęła na nie lektura. Drukowanych wtedy w przeglądzie polskim, przeglądzie wszechpolskim, przepraszam, przez Romana Dmowskiego myśli nowoczesnego Polaka, które jako osobna książka ukażą się w roku następnym razem z premierą wyzwolenia. Współgrała w każdym razie ta myśl, jeśli nie było bezpośredniej, bo to trudno udowodnić, ale jedność bezpośredniej inspiracji, ale jedność myślenia tutaj jest uderzająca ten jedność trzeba zobaczyć jedność myśli nowoczesnego polaka Romana Dmowskiego i jedność wymowy duchowej i politycznej można tak to nawet strywializować wyzwolenia Stanisław Wyspiański oczywiście nie stał się nigdy wieszczem narodowej demokracji choć podziwiał go bardzo Roman Dmowski nie bezkrytycznie, dla wcześniejszego, zwłaszcza okresu twórczości wyspiańskiego, gdzie te elementy no, pewnego rodzaju nawiązań do mesjanizmu, do romantyzmu w wersji mickiewiczowskiej, tej uznawanej za sprzeczną z realizmem, tej, którą odzwierciedla najwyraźniej może legion, y, dramatyczna próba Stanisława Wyspiańskiego wcześniej podjęta i kontynuowana również po wyzwoleniu to nie odpowiadało oczywiście duchowi Romana Dmowskiego ale syntezą tego co Wyspiański chciał przekazać Polakom jest wyzwolenie i tamto wezwanie do czynu do budowy państwa do obudzenia tej etyki obowiązku narodowego jest niewątpliwie najsilniejsze. To rzecz jasna nie oznacza, że mógłby Stanisław Wyspiański podpisać się pod każdą z myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego z roku 1903. Ale ta zbieżność była silna. I warto i to podkreślić, że zdecydowanie Stanisław Wyspiański odrzucił te oferty, jakie czyniło mu drugie konkurujące z Romanem Dmowskim środowisko, środowisko Józefa Piłsudskiego, kiedy Piłsudski skierował swoich przedstawicieli do Wyspiańskiego, by ten jemu i jego środowisku przekazał hymn, wspaniały hymn, Veni Creator, później już w okresie rewolucji 1905 stworzony. Wyspiański nie chciał być na pewno twórcą obozu, rodzącego się dopiero obozu Józefa Piłsudskiego. Nie, nie chcę tutaj przez to zasugerować, że stał po czyjejś stronie w tej sporze, ale uważam, że niewątpliwie bliżej było wymowie tych jego ostatnich dzieł temu, co chciał poruszać wtedy, w tym momencie, w tym samym momencie, w roku 1903, 1904, 1905, Roman Dmowski. Jeśli chcielibyśmy to zobaczyć w sposób najbardziej wyrazisty, to znów poprzez cytat drugi i ostatni drugi, jeśli weźmiemy tamte te dwa cytaty z Wyspiańskiego jako jeden zestaw. Ten cytat, który teraz chcę przytoczyć, to właśnie cytat z myśli nowoczesnego Polaka, do których bardzo Państwa zachęcam, by sięgnąć. Wiem, że tam nie mam umowy z Panem, który sprzedaje książki, ale wiem, że ma tam na stole myśli nowoczesnego Polaka, Romana Dmowskiego. To jest książka, którą moim zdaniem każdy Polak, niezależnie od tego, czy Piłsudczyk, czy socjalista, czy ludowiec, każdy Polak powinien przeczytać, by się z nimi pospierać, by je przemyśleć, ale mało jest tak ważnych książek politycznych napisanych w Polsce w ostatnich stu kilkudziesięciu latach. Pisał Roman Dmowski, za chwilę wrócę do wcześniejszego etapu jego biografii Rzecz Jasna, ale tutaj, żeby pokazać ten łącznik z Wyspiańskim, pozwolę sobie na ten cytat. Pisał Roman Dmowski tak: Jestem Polakiem. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu, którego jestem cząstką że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcić nie wolno. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stronę swego ducha żyje życiem Polski. Jej uczuciami, myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem, tym mniej z jej życia jest mi obce i tym silniej chcę, żeby to, co w moim przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia, stało się własnością całego narodu. Przepraszam za ten dłuższy cytat, ale myślę, że w nim skupiona jest istota tego, co Dmowski. Nie tylko chciał napisać i napisał, ale co chciał zrobić z Polakami? Chciał, żeby obudzić świadomość narodową, obudzić przede wszystkim w tych, którzy jeszcze do niej nie doszli, w masach chłopskich, które przenosiły się wtedy właśnie masowo do miast, żeby nie straciły w tym momencie, żyjąc pod zakazującą na większości ziemi polskiej języka polskiego w użyciu publicznym edukacji polskiej żeby żyjąc w tych warunkach nie zatracił poczucia polskości ale żeby nie z dumą tylko ale z poczuciem obowiązku tę polskość wpisać w świadomość ludzi którzy żyli w pokoleniu Romana Dmowskiego i Stanisława Wyspiańskiego. I to także jest bardzo wyraźne w tym cytacie. Przekonanie, że im bardziej rozwijamy się indywidualnie, im więcej wiemy o świecie, tym lepszymi możemy być Polakami, że naszym obowiązkiem jest samorozwój, że bycie Polakiem nie kłóci się z rozwojem indywidualnym bo czasem takie przeciwstawienie próbuje się budować. Rozwój narodowy jako gwarancja ciasnoty indywidualnej. Jak widać z tego przytoczonego cytatu i z lektury myśli nowoczesnego Polaka, na pewno nie taka była myśl Romana Dmowskiego. W roku 1903. Pożegnawszy się... Bardzo krótko, zdawkowo, przepraszam, trzeba by wiele godzin i pewnie przede wszystkim pokazu wspaniałych dramatów Stanisława Wyspiańskiego i jego dzieł artystycznych, żeby naprawdę móc coś z jego geniuszu wielkości tutaj odsłonić. Pożegnawszy się zatem zdawkowo z nim, przypominając, że zmarł w roku 1907 jako młody, niespełna 38-letni człowiek. Zostawił to dzieło literackie, które do takiej dumy i obowiązku bycia Polakiem przekonywało może jeszcze skuteczniej niż myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego, współgrając w tym samym celu, w tym samym dążeniu. Roman Dmowski dochodził do tej myśli, którą zacytowałem wcześniej, także na drodze wyboru jak wszystko, co w swoim dojrzałym życiu robimy, polega na wyborze. Roman Mowski urodził się w innym zupełnie otoczeniu, w innym środowisku. Urodził się w Kamionku, tu w Warszawie, teraz już w Warszawie, wtedy to było pod Warszawą. <laughs> jako syn przedsiębiorcy, brukarza, dziadek po mieczu, był powstańcem kościuszkowskim. Dosyć barwną, awanturniczą postacią. Ojciec już bardziej, można powiedzieć, przywiązany do tego trudu zabiegania o chleb powszedni dla siebie i swojej dość licznej rodziny. Miał pięcioro dzieci. Sam Dmowski, Roman Dmowski, miał w dorosłym już życiu tylko dwóch braci, reszta zmarła wcześniej. Nikt nie założył zresztą rodziny z rodzeństwa Dmowskich. Dmowski, mówię o Romanie Dmowskim, urodził się w roku 1864, jak już powiedziałem, a więc w roku, kiedy stłumione zostało powstanie styczniowe, i na tę najciemniejszą noc okupacji rosyjskiej przypadły jego młodzieńcze lata. Lata jego edukacji, oczywiście w rosyjskiej szkole, najpierw w trzyklasowej szkole na ulicy Bednarskiej, Potem w trzecim gimnazjum rosyjskim w Warszawie, gdzie odebrał pełne wykształcenie, uczył się dobrze. Na ogół łącząc tę naukę pilną jednocześnie z działalnością już świadomą, patriotyczną. Organizując kółko uczniowskie o nazwie Strażnica, nie mające nic wspólnego ze świadkami Jehowy, którzy jeszcze wtedy chyba nie dotarli masowo na ziemię polskie, i wciągając do takiej właśnie aktywności nielegalnej, uczniowskiej, patriotycznej swoich rozmaitych kolegów, ta działalność poszerzyła się z chwilą, kiedy. Dmowski wstąpił na Cesarski Uniwersytet Rosyjski w Warszawie na Wydział Biologii, bo ten był najbezpieczniejszy ideowo. Trudno jest robić ideologiczną biologię, to wymyślił dopiero Stalin i Trofim Łysenko. W carskiej Rosji to było jeszcze niemożliwe. A więc Dmowski mógł zdobywać nowoczesne wykształcenie na tyle, na ile to możliwe było w prowincjonalnym rosyjskim uniwersytecie, no bo taki charakter miał Uniwersytet Warszawski wtedy. I ukończył te studia doktoratem, to znaczy oficjalnie według rosyjskiej nomenklatury, jako kandydat nauk rozprawą z morfologii wymoczków, tak, taki był tytuł, określonego typu, którego nazwy Cilia. O, Cilia, nic mi to nie mówi, ale wiem, że tak się nazywają te, ten akurat typ wymoczków. Praca została zresztą od razu wydrukowana nakładem krakowskiego towarzystwa. No nie, nie, nie pomnę dokładnej nazwy, ale zajmującego się w każdym razie biologią w roku 1891, a w 1890 została obroniona w Warszawie, a więc uznawano jej wartość naukową. I to był pierwszy można powiedzieć, wybór, jakiego dokonywał Dmowski zostać naukowcem, bo kilku uznanych profesorów Polaków proponowało mu, żeby przeniósł się do Krakowa i tam kontynuował swoją. Karierę już jako uczony, tak służąc Polsce. To też przecież jest rodzaj służby Polsce. Ale Dmowski na studiach włączył się w organizację, którą wcześniej zaszczepił w Warszawie Zygmunt Balicki. To był Związek Młodzieży Polskiej, ZET. Wielka, bardzo ważna organizacja wśród młodzieży, ogarniająca swoimi wpływami najwartościowszą młodzież, nie tylko zresztą w Warszawie polską oczywiście młodzież, utworzona z inicjatywy Ligi Polskiej Pogrobowczyni, jeśli można tak powiedzieć, powstania styczniowego działającej z emigracji pod kierunkiem Teodora Tomasza Jerza Zygmunta Miłkowskiego, która miała podtrzymać właśnie tego ducha patriotycznego, choć bez pomysłu na nową formę walki o niepodległość zmieniających się przecież od czasów powstania styczniowego warunkach i to właśnie kolejny wybór którego dokonał dmowski po tej decyzji że jednak nie będzie naukowcem ale zajmie się sprawą polską nie wymoczkami ten wybór wiązał się ze zmianą przekształceniem politycznego czy raczej początkiem budowania politycznego instrumentu który miał posłużyć Dmowskiemu do zadania równie ambitnego jak to które podejmował Wyspiański zmiany polskości budowy nowoczesnej polskości Dmowski wyjechał zaraz po skończonych studiach do Paryża zanim wyjechał 3 maja, on przede wszystkim i Balicki przygotowali pierwszą wielką demonstrację, manifestację, jaka odbyła się w Warszawie od czasu powstania styczniowego w rocznicę właśnie Konstytucji Majowej. Zdążył wyjechać, zanim rozpoczęły się szersze z tym związane represje, ale kiedy wrócił z Paryża, to bardzo ważny wyjazd i kolejny właśnie wybór, bo mógł tam zostać, bo Miał ogromne zdolności językowe, to nie jest jakaś przesada czy propaganda, rzeczywiście był bardzo uzdolniony językowo, nie, nie wtedy już w 1890 roku, ale w ciągu najbliższych kilkunastu lat opanował biegle wiele języków, mówił biegle po rosyjsku, oczywiście po niemiecku, po francusku, po włosku, po angielsku i portugalsku, biernie znał hiszpański. Tamtymi językami, które wymieniłem, mówił czynnie, w sposób bardzo płynny. Dysponując takimi możliwościami językowymi, mógł Dmowski pokusić się o próbę kariery. Politycznej, międzynarodowej, związanej z ruchem socjalistycznym, który wtedy przecież równolegle się tworzył i od którego nie było wyraźnych barier, nie były one jeszcze ustanowione. Dmowski jednakże dostrzegł w ruchu socjalistycznym niebezpieczeństwo, zagrożenie dla widzianej przez siebie drogi do walki o niepodległą Polskę. To był bardzo ważny wybór. Nie poszedł z socjalistami, nie poszedł tą drogą, którą poszło wielu polskich patriotów wspaniałych, także wspaniałych polskich patriotów. Uważał, że to jest droga błędna, niebezpiecznie ocierająca się o ryzyko odejścia od polskości. I postanowił pierwsze, jeśli można tak powiedzieć, swoje świadome działania, budowania własnego narzędzia politycznego, Skierować na odwrócenie tego niebezpieczeństwa, stworzyć ruch polityczny, który będzie alternatywą dla rodzącego się ruchu socjalistycznego, który będzie wydobywał Polskę z marazmu ugodowości, bardzo silnej wtedy, w warstwach zwłaszcza posiadających, która stworzy alternatywę także dla zdaniem Dmowskiego. Gwarantującego zastój konserwatyzmu, ale która jednocześnie stanie się dla mas, dla tych milionów, które dopiero budziły się, mogły się obudzić do świadomości narodowej, drogą do polskości pewną, bezpieczniejszą, zdaniem Dmowskiego, niż ta droga, którą otwierali socjaliści orientacji patriotycznej. I tak właśnie zrodziła się idea powołania Ligi Narodowej, zastąpienia niedziałającej faktycznie Ligi Polskiej, którą Dmowski po latach zwłaszcza oceni jako zinfiltrowaną przez wpływy masonerii. Czy do końca słusznie, czy rzeczywiście to był główny powód złego funkcjonowania Ligi Polskiej, czy także po prostu zwykłe zestarzenie się materiału ludzkiego przez kilkadziesiąt lat tych, którzy Ligę inicjowali, to jest kwestia otwarta, ale faktem jest, że Dmowski z Balickim, Popławskim, Janem Ludwikiem i Zygmuntem Balickim tworzą nową organizację, która miała stać się jakby organizacją nadzorującą, inspirującą cały szereg czynnych organizacji masowych, stronnictwa demokratyczno-narodowego, Towarzystwa Oświaty Narodowej, Narodowych Związków Robotniczych itd., itd. Nie wymienię wszystkich tych inicjatyw, które zaczynają poczkować wskutek działalności inicjatyw ideowych i politycznych Dmowskiego. I w ten sposób zaczyna się ten ruch narodowy, który znajduje swoją intelektualną płaszczyznę przede wszystkim w przeglądzie wszechpolskim uruchomionym w 1895 roku. Dmowski przechodzi po powrocie z Francji przez kilka miesięcy aresztowania w cytadeli. Zostaje skazany na zakaz osiedlania na terenie byłych ziem Rzeczpospolitej, czyli i Królestwa i dawnego zaboru rosyjskiego. I w związku z tym. Przenosi się najpierw w Mitawie, czyli na terenie Łotwy dzisiejszej, a potem tam powstaje właśnie Liga Narodowa, a potem przenosi się do Lwowa i do Krakowa, do Galicji, gdzie zaczyna wychodzić to najważniejsze może pismo polityczne polskie przełomu XIX i XX wieku, czyli przegląd Wszechpolski. Tam drukuje Dmowski swoje najważniejsze teksty, tam formuje podstawy, Idei narodowej, niektórzy jego apologeci i jego najwięksi krytycy, ci, którzy widzą wszędzie złowrogą rękę Dmowskiego, moim zdaniem przesadnie widzą w Dmowskim ojca założyciela nacjonalizmu w ogóle. To nieprawda. Choć takie stwierdzenie znajduje nawet w apologetycznym wobec Romana Dmowskiego artykule biograficznym, jaki powstał tuż po jego śmierci, napisany przez dwóch jego wielkich zwolenników. Największego historyka literatury polskiej pierwszej połowy XIX, XX wieku Ignacego Szanowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego i największego polskiego historyka w XX wieku Władysława Konopczyńskiego, nazywają w tym artykule w polskim słowniku biograficznym Romana Dmowskiego, twórcą nacjonalizmu. W ogóle w skali europejskiej, światowej. Konopczyński nawet sugeruje, że późniejsze anty, akcje antysemickie, które przeniosą się na teren Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Henry Forda, były inspirowane przez Roman Dmowskiego. Mam wrażenie, że nie tylko swego rodzaju krzywdę wyrządzają swojemu mistrzowi, idolowi. Obaj wspaniali autorzy, ale po prostu niedostatecznie znali, choć no, brzmi ryzykownie takie oskarżenie wobec tak wielkich uczonych z mojej strony, ale wydaje mi się, że za mało wiedzieli po prostu o ruchach narodowych swojego czasu, tak jak my to możemy rozpoznać z perspektywy wieków. Dmowski nie działał w izolacji. Ruch narodowy był, jak to się dzisiaj mówi, na agendzie dnia ówczesnego. <laughs> ówczesnej świadomości politycznej nie w Polsce, tylko nie na ziemiach polskich, ale w Rosji, w Niemczech, we Włoszech, w wielu krajach ówczesnego świata. I tak się składa, że przygotowuję teraz referat na taką sesję związaną ze stuleciem I wojny światowej i zajmuję się rosyjskim nacjonalizmem. Wiele sformułowań, które znajdą swoje miejsce w myślach nowoczesnego Polaka, i w późniejszej publicystyce Romana Dmowskiego, znajduje czasem z równą przenikliwością i ostrością, z jeszcze większą brutalnością, często także sformułowanych równolegle albo wcześniej na łamach prasy rosyjskiej przez rosyjskich autorów, których Roman Dmowski znał niewątpliwie czytał, tylko ich nie wzmiankował. Czy to znaczy, że zarzucam Romanowi Dmowskiemu plagiat? Nie, broń Boże, nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o to, żeby nie wyobrażać sobie, że Roman Dmowski stworzył nacjonalizm. Nacjonalizm jest starszy od Romana Dmowskiego. On tylko nadał mu wyraz najdojrzalszy, jeśli można tak powiedzieć, na terenie myśli polskiej, i niewątpliwie stał się jego, jeśli można tak powiedzieć, kodyfikatorem obok Zygmunta Balickiego i Jana Ludwika Popławskiego najskuteczniejszym. To, co możemy poczytać za. W każdym razie ja bym ośmielił się postawić taką tezę, bo czasu już mam bardzo niewiele, a chciałbym przynajmniej najważniejsze hipotezy tutaj Państwu przedstawić na temat tego, co wydaje mi się tytułem Romana Dmowskiego do roli filaru polskości. Otóż to, co najważniejsze, dokonało się nie tylko w postaci stworzenia ruchu masowego, który był alternatywą dla socjalistów. Socjalistów, przypomnijmy, w których wygrywał zdecydowanie w toku rewolucji 1905 nurt niepatriotyczny. Nie Piłsudski był górą w 1905 w PPS. Piłsudski, przypomnijmy, znalazł się w mniejszości. Górą była PPS-lewica. Górą była Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Górą był Dzierżyński. Nie Piłsudski w 1905 roku. Takie są realia. I to wobec tego fakt, że obok nurtu socjalistycznego, potężnego, był wtedy już ugruntowany wieloletnią, ośmiu-dziewięcioletnią or pracą organizacyjną, nurt narodowy zakorzeniony na wsi przede wszystkim, ale także w miastach, spowodowało, że Polska inaczej niż Rosja wyszła. Z fermentu roku 1957 nie została tym fermentem pochłonięta i popchnięta w następną, bez porównania głębszą przepaść, jaką w Rosji stał się rok 1917. Dla Polski roku 1917 pod tym względem nie było. Czy była to tylko, czy przede wszystkim zasługa ruchu narodowego, a może oczywiście dużo głębszych przyczyn historycznych, które inaczej uformowały polski lud, polskie społeczeństwo. To są zagadnienia, które trudno rozstrzygnąć, ale niewątpliwie praca organizacyjna Admowskiego miała tu istotne znaczenie. Ale jest inna sprawa ważniejsza jeszcze, w której muszę przyznać rację obrońcom znaczenia Romana Admowskiego w polskiej historii. To jest jego rola odegrana właśnie wobec kryzysu 1904-1905 roku aż do I wojny światowej włącznie. Rola kogoś, kto świadomie próbował grać w ten sposób społeczeństwem polskim, tak użyję tego określenia, społeczeństwem polskim, tak, żeby inni gracze nie użyli tego społeczeństwa albo źle, wskutek nieświadomości, albo świadomie źle, żeby zniszczyć szanse Polski na odbudowanie niepodległości. Dmowski wyraz tej grze, którą podjął dał najdobitniej w swoim drugim wielkim dziele obok myśli nowoczesnego Polaka. To jest w książce napisanej w 1907 roku Rosja, Niemcy i kwestia Polska. Ta, w której zdefiniował Niemcy jako najgroźniejszego wroga polskości. Nie dlatego, że kochał Rosję, że nie rozumiał Rosji, rosyjskiego zagrożenia. Nie, był to wynik świadomej kalkulacji na chłodno przyjętej. Gdybyście Państwo sięgnęli na przykład do... Tekstu w kilku odcinkach w przeglądzie wszechpolskim w 1905 roku, już drukowanym, czyli bardzo późno, przez Romana Dmowskiego na temat Rosji. Myślę, że mało znajdziecie Państwo tekstów tak, jak to dzisiaj się mówi, rusofobicznych, tak pełnych może nawet ostrej, brutalnej pogardy dla rosyjskości, rosyjskiej kultury, dla rosyjskiego jednocześnie nie tylko pogardy, ale poczucia beznadziejności. Wobec starcia z rosyjskim zachłannym imperializmem. Ale to stwierdziwszy i to podkreśliwszy, żeby nie odczytywać Dmowskiego jako naiwnego rusofila, bo nigdy takim nie był. Gardził Rosją, co niekoniecznie należy mu poczytać za zasługę, ale niewątpliwie nie entuzjazmował się Rosją ani nie uważał Rosji za przyjaciela Polski, jak to twierdzą niektórzy nieudani uczniowie Romana Dmowskiego którzy chcieliby naprawdę oprzeć się na Rosji. Romand Mowski nigdy na Rosji nie chciał się oprzeć. Romand Mowski chciał Rosję wykorzystać. Ponieważ uważał, że Rosja znajduje się w fazie kryzysu swojego imperium, doskonale to opisał w swoich pracach teoretycznych wtedy, w 1904 roku, piątym, i że nie należy zmarnować tego kryzysu, a stworzenie powstania polskiego w tym momencie byłoby dla Dmowskiego zmarnowaniem kryzysu rosyjskiego, ponieważ zapobiegłoby temu, co według Dmowskiego miało być jedyną drogą do odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli zapobiegłoby polskie powstanie zderzeniu Rosji z Niemcami, a tylko przez zderzenie tych mocarstw mogła Polska odzyskać niepodległość. I Dmowski, jak Państwo zapewne wiecie, jedzie aż do Tokio, żeby zapobiec wsparciu dla idei powstania przez Japonię, która rozpoczyna wojnę z Rosją w 1904 roku i socjaliści Piłsudskiego są już tam, jest Piłsudski i Tytus Filipowicz, żeby uzyskać pieniądze z japońskiego sztabu generalnego na organizację powstania w Królestwie Polskim. Idmowski jedzie tam, spotyka się z Piłsudskim, jak najbardziej, spotykają się na obiedzie, zwiedzają razem Tokio, Zresztą wcześniej, już rok wcześniej opisał Dmowski Józefa Piłsudskiego w tekście pełnym, można powiedzieć, szacunku i pobłażania jednocześnie, jako przypadek szlachetnego socjalisty. Taki tytuł dał swojemu tekstowi o Piłsudskim w 1903 roku Dmowski. A więc znali się wcześniej, ale w tych szczególnych okolicznościach spotkali się w Tokio realizując przeciwstawną strategię. Wygrał Dmowski. Japonia nie zaangażowała się bardziej, w minimalnym tylko stopniu to zrobiła, we wspieranie akcji Piłsudskiego. Nie doszło do powstania narodowego w pełnej skali polskiego w 1905 roku. To oczywiście zagadnienia, o które spierać się będą historycy i publicyści długo. Czy to dobrze, czy to źle? Ale wiemy, że niewątpliwie Dmowski miał historycznie rację. Ile razy wybuchało powstanie, tyle razy, zbliżały się ze sobą Petersburg i Berlin a choć były one na kursie kolizyjnym bardzo głębokim z powodów większych niż Polska rywalizacji o dominację o przyszłość całą obu imperiów to być może odnowienie tego spoiwa polskiego wspólnej nienawiści i wrogości obu stolic do Polski Mogłoby opóźnić, a może nawet odwrócić rywalizację rosyjsko-niemiecką na progu I wojny światowej. Dmowski wszystkie swoje siły, cały swój autorytet skupił na tym, żeby do tego nie doszło. Zapłacił za to dużą cenę, odpłynęła wtedy od niego młodzież. Wtedy Dmowski stracił bardzo dużą część młodzieży, to znaczy po 1905 roku. Przypomnijmy, był za wygaszeniem strajku szkolnego, za minimalizacją żądań. Autonomicznych w Rosji, po to, żeby pokazać Rosjanom, rosyjskim władzom, że są Polacy, nieugodowcy, ale tacy, którzy chcą, na przykład, tego trzymał się konsekwentnie, języka polskiego w gminach, bo wiedział, że to jest najważniejsze pole walki z Rosją, żeby chłopi mogli mówić publicznie po polsku z urzędnikiem. To była walka o dusze chłopskie, wciąż prowadzona przez Mowskiego, ale inne postulaty minimalizował i za to spotykały go być może słuszne bardzo ostre zarzuty nie tylko ze strony socjalistów, ale ze strony własnych towarzyszy ze stronnictwa demokratyczno-narodowo-demokratycznego. Kolejne frondy odpadały, ale Dmowski pozostał konsekwentny i doczekał się momentu, w którym ta wojna wybuchła w 1914 roku i wtedy był jedynym politykiem który mógł Polskę reprezentować przy Rosji. Tak jak to zaplanował, tak jak chciał to zaplanować, udało mu się. Doprowadził do tego, że mógł rozpocząć już swoją wielką grę dyplomatyczną, która doprowadzi go do stołu obrad w Wersalu w 1919 roku, gdzie będzie bronił się już nie przed Rosją, ale przed skrajnie antypolską akcją. Wielkiej Brytanii, premiera Wielkiej Brytanii, Davida Lloyd George'a. To temat na osobne opowiadanie. Jeśli będziecie Państwo tym zainteresowani, będziemy mogli do tego wrócić w pytaniach, w rozmowie, w dyskusji na nasz, naszym ostatnim spotkaniu 10 czerwca. To właśnie co stało się w czerwcu roku 19, to że udało się wynieść Dmowskiemu w okresie I wojny światowej owoce jego trudnej, Ryzykownej strategii oparcia się o nadzieję na konflikt rosyjsko-niemiecki i zbudowania przyczółka polskiej dyplomacji przez Rosję ku państwom zachodnim, ku entencie, to właśnie było jakby spełnienie Dmowskiego kariery. Spełnienie, po którym mamy już właściwie zmierz, choć mamy ogromne oddziaływanie kolejnych jego inicjatyw Obozu Wielkiej Polski reformy stronnictwa narodowego. Mamy oczywiście jeszcze jeden element dziedzictwa admowskiego, o którym nie można nie wspomnieć i o którym, choć już niebezpiecznie zbliżam się do końca czasu, o którym powiedziałem. Tego, którym dysponuje dzisiaj, nie można nie powiedzieć o aspekcie antysemityzmu. Otóż Dmowski w pierwszym okresie swojej publicystyki nie traktował problemu żydowskiego jako zagadnienia najważniejszego, dominującego inne. Sprawa zmieniła się w momencie, kiedy w 1904-5 roku nie tylko Dmowski ale także przedstawiciele innych formacji patriotycznych zobaczyły nagle w pierwszych wystąpieniach publicznych, no bo wcześniej nie było publicznych wystąpień, żadnych w Warszawie na masową skalę zobaczyła obok siebie ogromną siłę żydowskiego żywiołu, niezasymilowanego w najmniejszym stopniu z polskością tak zwanych Litwaków, którzy tu zostali wypędzeni z Rosji w czasach Aleksandra III. Nie znając, rzecz jasna, w ogóle nie mając żadnej styczności ani z językiem, ani z kulturą polską. I dominując masę, czy powiększając jakby tę te masę niezasymilowanych Żydów na ziemiach Polski etnicznej, centralnej. Kiedy w 1904 roku socjalista Michał Sokolnicki, towarzysz Piłsudskiego, opisuje swoje wrażenia z pierwszych manifestacji robotniczych wtedy, w 1905 roku, kiedy zobaczył, że nie socjaliści patrioci dominują, ale dominują okrzyki precz z białą gęsią. Chodziło o orła polskiego, prawda? Kiedy dominują niepolskie napisy na manifestacji, nagle do części opinii politycznej dociera ten problem, że mamy tutaj rywalizację wewnętrzną. Oto, co będzie z Polską, kto wygra w tej rywalizacji wewnętrznej. Oczywiście kryzys w stosunkach polsko-żydowskich zaczął się wcześniej, w okresie bezpośrednio, zwłaszcza po powstaniu styczniowym. Ten kryzys się już ujawnia, niestety, tragiczny kryzys. Dla Dmowskiego momentem kluczowym jest rok 1912, kiedy. Wybrany wcześniej dwukrotnie do drugiej i trzeciej dumy staje rosyjskiej dumy jako przedstawiciel sprawy polskiej staje znów do wyborów w zmienionej ordynacji w Warszawie i w sposób nieoczekiwany nie tylko przegrywa z rywalem wewnętrznym Janem Kucharzewskim ale okazuje się że ani Kucharzewski ani Dmowski nie będą reprezentantami z Warszawy ale będzie komunista Jagiełło, o takim historycznym nazwisku, którego poparli żydowscy elektorzy. Nie prości, jacyś biedni, ubodzy, Żydzi, naturalny elektorat dla haseł radykalnych, ale bogaci, zamożni, przedsiębiorcy, kupcy żydowscy zdecydowali się na ten gest, który okazał się kosztować bardzo wiele obie strony. Bardzo ciekawie o tym pisze znakomity historyk amerykański polsko-żydowskiego pochodzenia, Antony Połoński, w swojej wielkiej trzytomowej książce, w drugim tomie konkretnie Historia Żydów Polskich, niestety jeszcze nie wydanej po polsku, ale mam nadzieję, że wyjdzie, w której opisuje ten moment, październik 1912 roku, kiedy Żydzi podjęli tę decyzję, to znaczy elita żydowska w Warszawie, że mieli świadomość, że decydują się na krok przełomowy. Że wypowiadają wojnę polskiemu społeczeństwu. I było takie wahanie wśród nich, co z tego wyniknie, czy, czy my tę wojnę wygramy, prawda? Czy, czy nie skrupi się to na nas. To był dramatyczny moment, z którego obie strony zdawały sobie rację. I niestety ten moment okazał się naprawdę dramatyczny, bo Dmowski nigdy tego stronie żydowskiej nie wybaczył. Nie wybaczył nie tylko z powodu urazu osobistego. Ale z przekonania, że jest to dowód na to, że żywioł żydowski w Polsce tak liczny, wielomilionowy, nie da się zasymilować, i że pierwszym obowiązkiem wobec tego jest walka ekonomiczna z tym żywiołem. Zaczyna się bojkot, lansowany, bojkot ekonomiczny, lansowany przez Mowskiego, przez stronnictwo narodowo-demokratyczne. I o kwestie bojkotu z kolei rozbiją się i rozliczenia z bojkotu próby załagodzenia tych stosunków w kolejnym kluczowym momencie, czyli w 1918 roku, kiedy Dmowski pojedzie do Stanów Zjednoczonych, żeby spotkać się z przedstawicielami środowisk żydowskich, właśnie z nimi przede wszystkim, żeby zbadać możliwość załagodzenia konfliktu. I rozmawiając z najważniejszą postacią dla tych środowisk, Luisem Marszalem i z sędzią Luisem Brandeisem, ale przede wszystkim z Luisem Marszalem, rozbija się o tę sprawę. Marszal żąda oficjalnego odwołania i przeprosin za bojkot. Dmowski odpowiada nie. I wiadomo było od tej pory, że te stosunki przeniosą się dalej, stosunki wrogie, stosunki wzajemnej walki. I Dmowski ściąga od tej pory na siebie jeszcze bardziej niż wcześniej odium właśnie tego złego. Odium, które pomaga trochę, nawet można powiedzieć, drugiej stronie wewnętrznego konfliktu, czyli Piłsudskiemu. Piłsudski realizując także politykę polską, państwową, ściąga na siebie mniejsze razy, dlatego że jako alternatywa, fatalna, straszna alternatywa dla Piłsudskiego, przedstawiany jest w oczach opinii międzynarodowej we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, Dmowski. Więc już lepiej niech będzie ten Piłsudski. Chociaż też imperialista polski i szowinista, jak go określano, ale co to będzie, jak przyjdzie Dmowski, prawda? I ten mechanizm, nie wiem, czy można jednoznacznie zakwalifikować, jako w, w kwestiach taktycznych, w roku 1919, 20, 21 szkodliwy dla Polski. Długofalowo jednak, że konflikt polsko-żydowski, o którego skali przyczynach za mało czasu, żeby. Mówić w tym momencie. Niewątpliwie należy także do dziedzictwa Romana Dmowskiego nie przez niego bynajmniej, tylko zawinionego ale takiego, w którym jest kluczową postacią. I to także jest elementem, który musi być przywołany w dyskutowaniu jego postaci, w refleksji nad jej znaczeniem w historii Polski. Przepraszam, że muszę urwać w tym momencie. Proszę mi to wybaczyć. Wrócimy do dyskusji, jeśli Państwo będziecie mieli na nią ochotę 10 czerwca. I jeszcze jedna uwaga. Tutaj ze strony jednej z Pań otrzymałem mail przypominający o sprawie ważnej, o której nie zapomniałem. I 10 czerwca. Gdzie być może będę mógł zaprezentować dwie nowe książki, z których jedna podejmuje ten wątek, do tego wątku mógłbym wrócić właśnie. To znaczy sprawa polskich dóbr kultury zrabowanych przez bolszewików i przetrzymywanych wciąż przez Rosję. Wrócimy do tego 10 czerwca. Przy okazji książki Putin, Źródła Imperialnej Agresji, którą chciałem Państwu pokazać obok pierwszego tomu Dziejów Polski, który także już wtedy powinien być dostępny. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i przepraszam.